nie! Jestem bardzo głodna! Czy naprawdę udało mi się stworzyć złoto z powietrza? Ojej, jak to tam płacze? Dziadek! Już biegnę, mój aniołku! Moje ulubione pyszne smakołyki! Kto tam płacze? Siostra! Już do ciebie biegnę, siostrzyczko! Moje idealne ciasteczka są gotowe. Co to za dźwięk? Szefowa kuchni. Już biegnę, mała Chloe. Gdzie są wszyscy? O, tutaj. Jestem głodna. Zaczynamy kulinarny challenge. Dziadku, Chloe już coś narysowała. Tak, tak. Zdecydowałam, że chcę ciasteczka. Zróbcie je dla mnie. Dziadek już w pogotowiu. Ja też. A ja pokażę mój talent. Już wiem, od czego zacznę. Najpierw muszę rozwałkować moje niesamowite ciasto. Idealny kształt i grubość. Teraz pozostaje tylko wyciąć pożądany kształt. Wszystko będzie tak, jak chce mała Chloe. Gotowe. A teraz ostrożnie kładziemy wszystko na blaszce i wstawiamy do piekarnika, żeby się upiekło. Należy uważnie obserwować temperaturę i czas pieczenia, bo nikt nie lubi czarnych ciastek. Mamy to! Przedstawiam wam pyszne ciasteczka. A wy co zdążyliście zrobić? Ja podzieliłam ciasto na równe części. Chcę zrobić ciasteczka ze skittlesami. Dziadku, co ty robisz? Kładziemy cukierki na cieście. Wow, tak pięknie się zabarwiło. Super! Teraz możemy wymieszać całe ciasto i je rozwałkować. Gdzie jest mój wałek? To może być trudne. Ale teraz potrzebuję okrągłej formy. O nie, utknęłam! Świetnie, równookrągłe ciasteczko wycięte. Usuwamy cały nadmiar i dodajemy cukierki nerds. Wysyłamy do pieczenia. Czekamy. Wyjmujemy nasze kulinarne arcydzieło. Mam nadzieję, że da się to naprawić. A ja zaczynam składać mój domek z piernika. Kilka szczegółów tutaj i tutaj. Nie będę żałować kremu. I jeszcze troszkę. Wiem, czego tu brakuje. Pianek marshmallows będą świetnie pasować do dekoracji. Na koniec posypujemy wszystko cukrem pudrem i ustawiamy piernikowe ludziki. Doskonale. Ja też mam pomysł. Niedawno narysowałem nowe schematy statku kosmicznego i nie miałem czasu na zrobienie makiety. Myślę, że to świetna okazja. Rakieta z ciastek robił ktoś kiedyś taką? Proporcje muszą być idealne jak w aptece. Tutaj odetnę i do pieczenia. Świetnie, tylko żebym sam nie zjadł elementów makiety. Składamy rakietę kosmiczną i dodajemy kilka szczegółów. Wspaniale! Polewam to wszystko syropem czekoladowym, ma świetny kolor. A teraz chwila na zasady bezpieczeństwa. Nie martwcie się, to prawdopodobnie nie wpłynie na was w żaden sposób, ale będę pracować z wyjątkowo toksycznymi cukierkami, więc muszę być niesamowicie ostrożny. Moje ulubione toksyczne kwaśne cukierki są tym, czego mi brakowało. Uwielbiam wszystko, co kwaśne. Mam nadzieję, że moja wnuczka Chloe też. Moja kwaśna czekoladowa rakieta jest gotowa. Tylko spójrzcie, jak odlotowo to wygląda. Pięknie. Fajnie, dziadku. Próbuj, Chloe. Ale to wszystko ładne. Chcę tego jak najszybciej spróbować. Zacznę od tej fajnej rakiety. Bardzo lubię żelki. Słodkie i kwaśne. A co tu jest? Próbujecie mnie otruć? Co to za paskudztwo? Nie będę tego jadła. A będzie dziś coś smacznego, czy nie? Cześć, piernikowy ludziku. Mogę cię spróbować? Ojej, jaki pyszny! A jak smakuje twój domek? Wow, jest niesamowity! Ten domek wygrywa! O tak, wygrałam! Wiedziałam, że jestem najlepsza. Ej, uwaga, mała Chloe pokazuje rysunek. Werble i chcę makaron. Szefowa już zaciera ręce, dziadek wyciągnął narzędzia, siostra też jest gotowa. No to do dzieła! Musimy wsypać makaron do kubka, zalać wodą i dodać troszkę pyłku serowego, który przyniosła mi serowa wróżka. Ale super! W sumie można dodać całe opakowanie. Zetrę też troszkę zwykłego sera na wierzch. Yes! Właśnie tak. Gotowe. Serowo-makaronową bombę wstawiamy do mikrofalówki. A teraz pozostaje tylko patrzeć i ślinić się na widok roztopionego sera. Mamy to! Jak pięknie pachnie. Skończyłam. Dziadku, rób własną porcję. To proste. Wpadłem na szalony, genialny pomysł. Najpierw rozpuszczamy skittlesy w każdej z moich kolb. Następnie wkładamy do środka rurkę. I zasysamy płyn z kolb. Teraz ochładzamy. Wpadłem na pomysł, aby zrobić makaron o smaku skittlesów. Teraz położę to wszystko na talerzu, a środek ozdobię kwaśnym cukierkiem z kwaśnym dżemem. Idealnie. Jestem gotowy. I Mia jest gotowa. A ty, szefowo, kiedy będziesz gotowa? Od razu biorę się do roboty. Po waszym eksperymentalnym makaronie Chloe na pewno będzie głodna. Trzeba zrobić najlepszy makaron, jaki kiedykolwiek jadła. Zalewamy kapustę wrzątkiem i gotujemy. Świetnie. Kapusta oddała swój kolor, więc już jej nie potrzebujemy. Zanurzamy w tym makaron. Gotujemy. I wykładamy na talerz. Dekorujemy ziołami, cytryną i odrobiną sera. Gotowe. Dajmy Chloe spróbować. Wow, ile tu pyszności! Chcę zacząć od tego makaronu tutaj. Jest z moim ulubionym serem. Wow! To jest takie dobre! Brawo, Mia! A co tu jest? Cytryna? Chyba powinnam wycisnąć trochę soku na spaghetti. O rany, jakie piękne! Muszę natychmiast spróbować. Ojej, czy to jest do smaku kapusty? Co za ohyda! A to co? Jakie niezwykłe! Fuj, obrzydliwość! Wybieram makaron z serem jako zwycięzcę. Mia, wygrałaś! Gratulujemy pierwszej wygranej i przechodzimy dalej. Dziadku, uważaj, Chloe coś wymyśliła. Tym razem chcę koktajl. W takim razie wiem, czym mogę cię zaskoczyć. Ja też! Tylko ja tu mogę czymś zaskoczyć. Nie wiem, jak robić te wasze koktajle, ale na pewno wiem coś tam o chemii. Więc zrobię niesamowity koktajl dla mojej wnuczki. Dodajmy do roztworu troszkę oleju i aspiryny. Muszę być ostrożny. Okej, aspirynka. Wrzucamy. Czuję się troszkę jak czarownica. Aha, mój koktajl jest gotowy. Tadam! Teraz moja kolej. Zanurzam szklankę w syropie, a następnie w kolorowej posypce. Świetnie. Dodajemy do środka troszkę syropu truskawkowego i lodu. Ojej, jaki zimny. Wlewamy fantę. Super. Cool. Troszkę kwaśnych cukierków też nie zaszkodzi. I jeszcze trochę kwaśnego dżemiku. Ojej, jest naprawdę kwaśny. Dekorujemy wszystko lizakami. I gotowe. Dzięki, dziadku. A teraz pokażę wam wysoką kuchnię. Potrzebujemy troszkę soku z buraków. Wlewamy go do okrągłej foremki i wkładamy do zamrażarki. Właśnie tak. Czekamy. Świetnie. Możemy wyjmować. Następnie potrzebuję gałązki pachnącego rozmarynu. Ale aby oddał swój aromat, trzeba go troszkę podpiec. Dodajemy buraczaną kulkę i zalewamy napojem gazowanym. Całość ozdabiamy burakiem na patyczku. Gotowe. Naprawdę zrobiłam coś niesamowitego. Chloe, twoje koktajle czekają na ciebie. Jakie piękne! A to wygląda troszkę strasznie. Mam nadzieję, że po tym koktajlu nie zamieni się w żabę. Uuu, ohyda! Nie chcę więcej. A co to jest? Jakieś zielsko? O, cukierki! To nie cukierki, to buraczki! A ten koktajl jest dobry? Może być. A co my tu mamy? Ten koktajl jest taki kolorowy. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Jest niewiarygodnie pyszny. A te cukierki i lizaki są rewelacyjne. Mia i jej koktajl wygrywają. Co? Naprawdę? Znowu wygrałam? Hurra! Czego tym razem chce mała Chloe? Szybko pochwal się swoim nowym dziełem. Chcę sałatkę. Myślę, że wszyscy dadzą radę i nakarmią cię najpyszniejszymi sałatkami na świecie. Zaczynajcie. Wpadłem na genialny pomysł. Sam wyhoduję własną sałatę. Potrzebuję tylko jednego nasionka. O, takiego. Widzicie? I troszkę wody. Zostało najtrudniejsze. Czekanie. O rany, tak szybko? Wspaniale. Widziałyście to? Jestem najlepszym ogrodnikiem na świecie. A teraz posiekamy troszkę świeżej sałaty. Voila. Dodam bagietkę. Chcę zrobić prawdziwy obrazek z tej sałatki, więc dodam jeszcze moją ulubioną fasolę. O tak, to będzie wulkan, a tutaj będzie dinozaur. Gotowe. Okej, a teraz ja. Najpierw posiekamy pyszniutkie warzywka na sałatkę. Nie zapominam o pomidorkach i marchewce. Chyba nie myślicie, że zrobię zwykłą sałatkę warzywną, prawda? Też chcę zrobić arcydzieło. Jak to zwykle robi szefowa kuchni. Zrobię sałatkę w kształcie pieska. Zdecydowanie ja będę tu najlepsza. Kroimy awokado. Łyżką wydrążamy środek i kroimy w plasterki. Następnie pod nóż pójdzie ogórek. Kroimy go w takie oto długie plasterki. Układamy wszystkie warzywa na talerzu i dodajemy troszkę zielonego sosu. Palce lizać. Wspaniale. A teraz troszkę zieleniny i octu balsamicznego. Można próbować. Wow, to wszystko wygląda super. Czy to dinozaur? Jest taki słodki. Nie mogę go zjeść. Ale mogę zjeść to. Nie robi wrażenia. A co to? Wow, chcę takie kolczyki. Smakują jak warzywa, ale wyglądają świetnie. A to wygląda super zielono. Spróbujmy awokado z tym dziwnym sosem, ale tylko troszkę. Oj, co za ohyda. Sis wygrywa. Hurra, wykosiłam konkurencję. Wygrałam.